Wiadomości lokalne, witam Państwa po długim weekendzie. Częstochowscy policjanci zatrzymali dwóch sprawców rozboju na pracownikach jednej z miejscowych stacji benzynowych. Sprawcy użyli siły oraz, przykładając siekierą do szyi pracownika, zagrozili zabiciem, jeśli nie wyda gotówki. Skradli pieniądze, butelkę wódki oraz papierosy. Sprawcy zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi im od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. W niedzielę i poniedziałek rano śląscy policjanci prowadzili akcję Alkohol i Narkotyki. Przeprowadzono prawie 12 tysięcy kontroli. Efektem akcji było zatrzymanie 57 prawo jazdy, 113 kierujących było pod wpływem alkoholu, a dwóch pod wpływem działania narkotyków. W miniony długi weekend do Częstochowy przybyły duże grupy pielgrzymów. Ich wejścia wyznaczonymi trasami zabezpieczali policjanci z ruchu drogowego oraz służby porządkowe. Aby usprawnić ruch drogowy podczas wejść poszczególnych pielgrzymek, policjanci kierowali ruchem. O pracy częstowskich funkcjonariuszy w czasie szczytu pielgrzymkowego poinformowała nas Joanna Lazar, oficer prasowy Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie. Wzmożony ruch pielgrzymkowy to jedno, ale oczywiście drugi weekend to drugie. W tym okresie czasu w naszym mieście znajdowała się duża ilość pielgrzymów, ale i również osób, które przez nasze miasto przejeżdżało na długi weekend. W czasie tego długiego weekendu doszło do 5 wypadków drogowych, 4 osoby zostały ranne i niestety jedna zginęła. Policjanci również zatrzymali 27 nietrzeźwych kierujących, a także wyjeżdżali do skutków 61 kolizji drogowych. Te statystyki wskazują, że ten weekend nie był bezpieczny. Do wypadku śmiertelnego doszło w ostatni dzień długiego weekendu, 15 sierpnia pod Olsztynem, gdzie starszy mężczyzna kierujący motorowerem z nieustalonych powodów przewrócił się. Niestety pomimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł. Do największej również ilości zatrzymanych nietrzeźwych doszło 12 sierpnia, czyli w piątek, w pierwszy dzień długiego weekendu. W tym okresie czasu policjanci zatrzymali 15 nietrzeźwych kierujących. Rekordzista miał ponad 2,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pielgrzymów, oczywiście duża ilość policjantów nad tym bezpieczeństwem pielgrzymów czuwała. Chodzi tutaj o policjantów z ruchu drogowego, którzy kierowali ruchem na tych najbardziej ruchliwych, newralgicznych skrzyżowaniach naszego miasta, ale i również policjanci prewencji oraz służby kryminalnych. Pomimo tej wzmożonej ilości policjantów i wzmożonej służby tych funkcjonariuszy doszło do zdarzeń z udziałem pielgrzymów. To przede wszystkim zdarzenia o charakterze kryminalnym, takie jak kradzieże kieszonkowe, bowiem co najmniej kilkunastu pielgrzymów zostało okradzionych przez kieszonkowców. Do tych kradzieży dochodziło również w miejscach, gdzie oni spali, gdzie żywili się, ale również na błoniach jasnogórskich, w samym klasztorze jasnogórskim, na przykład przed mszą świętą. Pielgrzymi tracili portfele, dokumenty oraz pieniądze. Przed nami druga tura zmożonego weekendu. Będziemy ponownie apelować o zachowanie bezpieczeństwa. Sierpniowy szczyt pielgrzymkowy był to dla strażników miejskich Częstochowy szczególny okres pracy. Do naszego miasta przybyło tysiące pielgrzymów z Polski i ze świata. Strażnicy dbali o zachowanie spokoju i porządku w miejscach publicznych. Do szczytu pielgrzymkowego Straż Miejska przygotowała się w sposób dobry odnośnie zabezpieczenia porządku publicznego. W związku z powyższym w tym zakresie zaangażowanych było 60 strażników. W większości przypadków zwracaliśmy uwagę na zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności, jak również na spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. W większości przypadków interwencje kończyły się pouczeniami. Między innymi ponadto przekazaliśmy 4 osoby pogotowiu ratunkowemu, 20 osób nietrzeźwych przekazaliśmy do ośrodka pomocy osobom z problemami alkoholowymi. Dwie sprawy przekazaliśmy policji. Jedna z nich dotyczyła ujęcia osoby poszukiwanej kilkoma listami gończymi, jak również przez Interpol. Ogólnie można stwierdzić, że szczyt pielgrzymkowy minął spokojnie. Przy okazji chciałbym podziękować służbom, z którymi współpracowaliśmy jak co roku. Oczywiście policji, straży pożarnej, żandarmerii wojskowej, jak również pracownikom sanepidu. Młodszy inspektor Rafał Kluba.
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ograniczył wydatki na bieżące funkcjonowanie o 500 tysięcy złotych, które przekaże na aktywizację 120 bezrobotnych. Wygospodarowana kwota decyzją zasiliła Fundusz Pracy przeznaczony na tegoroczne programy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Zaoszczędzone pieniądze pozwolą zorganizować dodatkowe miejsca odbywania stażu i szkolenia dla osób bezrobotnych. Ponad 130 dzieci z Częstochowy weźmie w tym roku udział w bezpłatnych koloniach nad morzem. Są to podopieczni świetlic środowiskowych i rodzinnych domów dziecka. Środki na finansowanie wypoczynku pochodzą z Funduszu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt dwutygodniowych kolonii to 147 tysięcy złotych. Wolontariusze z Niemiec, Litwy i Polski biorący udział w programie Work Camp zorganizowali na częstochowskich kwadratach happening promujący Światowy Dzień Młodzieży. Oprócz pokazów artystycznych każdy z gości otrzymał balona, maskotkę oraz słodki poczęstunek w postaci waty cukrowej. Młodzi ludzie przybyli do Częstochowy, aby zbudować w Parku Narutowicza bezpieczny i przyjazny dzieciakom plac zabaw. W całym wydarzeniu wzięli również udział gospodarze naszego miasta, wiceprezydent Jarosław Marszałek oraz przewodniczący Rady Miasta Marek Balt. Wszyscy mieli okazję obejrzeć pokaz tańca, usłyszeć oficjalny hymn kempu oraz posłuchać piosenek prezentowanych przez obcokrajowców. Miejski Zarząd Drogi Transportu w Częstochowie informuje, że w związku z otwarciem dla ruchu ulic Jesiennej, Orkana i Południowej Nitki ulicy Jagiellońskiej od 16 sierpnia zostaną zmienione trasy i rozkłady jazdy dla linii nr 19, 20, 26, 27, 35, 38 i N4. 15 sierpnia to nie tylko kościelne święto w niepowzięcia Najświętszej Marii Panny, ale również święto państwowe, Dzień Wojska Polskiego, który został uroczyście obchodzony w naszym regionie. Święto w niepowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pabianicach jest zawsze niezwykle uroczyste i różni się od tradycyjnych. Oprócz ziół i kwiatów święci się tegoroczny miód, pabianice z niego słyną oraz mleko i bochen chleba, którym po mszy dzielili się wszyscy pabianiczanie. Dziś natomiast przekazało zrobione przez siebie zabawki dla swoich rówieśników z domu dziecka. Msza odprawiona przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza rozpoczęła w poniedziałek jasnogórskie uroczystości w niepowzięcia Najświętszej Marii Panny. W homilii przy Jasnej Góry ojciec Roman Majewski apelował o obudzenie sumienia narodu. Nabożeństwo odprawiono w poniedziałek rano z udziałem pielgrzymów, którzy w ciągu ostatnich dni przybyli do jasnogórskiego sanktuarium. Najliczniejsza była jubileuszowa pielgrzymka warszawska. Specjalny pociąg Kolei Śląskich zawiózł pielgrzymów na Jasną Górę. Przejazd był darmowy i odbył się w ramach promocji nowego przewoźnika. Ten sam pociąg wracał często przez Sosnowiec i Katowice do Gliwic. Dziś o północy rozpocznie się strajk kolejarzy w przewozach regionalnych. W całym kraju na tory nie wyjedzie żaden pociąg osobowy. Staną też dalekobieżne połączenia Interregio. Kolejarze nie przestraszyli się ostrzeżeń przed ograniczeniem dotacji. Za każdą dobę strajku marszałek chce potrącić przewozom regionalnym ponad 430 tysięcy złotych. Zaplanowany na jutro protest może nie być jedyny w sierpniu. Jeśli kolejarze nie dostaną podwyżki 280 zł brutto dla każdego pracownika, to 24 sierpnia pociągi mogą znów stanąć i nie wiadomo na jak długo. Od 13-21 sierpnia w Czatachowie, w gminie Żarki, trwa zjazd miłośników fantastyki i gier fabularnych z całej Polski. Uczestnicy rozpoczną grę, podczas której przeniosą się do wręcz bajkowego świata. Ubiorą się w wymyślne kostiumy, będą mieli własnoręcznie wykonane narzędzia i wkroczą w tajemniczy świat, w którym poruszać się będą według własnego scenariusza. Największą atrakcją w Lamberku jest gra główna, gdzie blisko 200 osób gra na przestrzeni 2 km2. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcamy do oglądania kolejnych wiadomości. Do widzenia!